Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Jakuba Jałowiczora Apokalipsa księdza Dolindo. Czasy ostateczne oczami wielkiego mistyka z Neapolu. Spojrzeć bestii w oczy. Często ignorujemy wołanie apokalipsy, traktując jej symbole jako coś odległego w czasie. Żyjemy, jakby nam nic nie zagrażało, przekonani, że żadna bestia nie spojrzy nam w oczy i nas nie pożre. Tymczasem każda dusza musi stoczyć własną bitwę. Każdy ma swoją małą apokalipsę. Kiedyś zderzymy się z tą wielką. Wtedy wyjdzie na jaw to, kim jesteśmy, co zrobiliśmy w życiu i co zdołaliśmy osiągnąć. Każdy musi zetknąć się z diabłem, naszym odwiecznym wrogiem, i nauczyć się mu opierać samodzielnie, nauczyć się ufać Chrystusowi. Przyjdzie czas, gdy zechce on użyć swych narzędzi niszczenia przeciwko mistycznemu ciału Chrystusa. Będzie to atak potężny, choć krótkotrwały. Musimy mieć zapisane w tyle głowy, że jego władza się kończy. Wróg został już pokonany przez Chrystusa na krzyżu. Pozostaje tylko ta końcowa batalia, przez którą muszą przejść Kościół i świat. To my jesteśmy stroną w tej walce. To o nas chodzi w Księdze Apokalipsy, w objawieniu Chrystusa. W grę wchodzi najświętsza łaska Apokalipsy, wezwanie do czujności i wiary, otwarcie oczu i umysłów, pokora wobec rzeczywistości. Gdyby ktoś szukał w Apokalipsie wskazówek dotyczących tego, co ma się wydarzyć, przepowiedni i zakodowanych szyfrów, pokładałby ufność w wiedzy, tym bardziej pociągającej, im bardziej wydaje się ona tajemna, a nie w Bogu. Liczymy na cudem pozyskane sekrety, na dodatkowe informacje niezbędne w sztuce ocalenia samych siebie, koncentrując w najwyższym stopniu uwagę na tym, jak przeżyć, a nie na tym, jak osiągnąć zbawienie. Podoba nam się trzymanie kontroli nad wszystkim w naszym życiu. Pragniemy zbawienia, poszukujemy pociechy w Bogu, lecz na własnych warunkach. Jeśli sami decydujemy o tym, co ma nam powiedzieć Słowo, a nie wsłuchujemy się w głos Kościoła i jego świętych, prędzej czy później ześlizgniemy się w przepaść egoistycznej, indywidualistycznej dowolności. Czym się charakteryzuje duch Antychrysta, przed którym przestrzega nas Księga Apokalipsy? Wynoszeniem się stworzenia ponad Stwórcę. Kto nie jest gotowy przyjąć Jezusa jako Pana i Boga swego życia, będzie musiał dopasować się do ducha czasu. Spiritus Mundi. Wiemy z Bożego objawienia, że ten duch rozleje się na większość ludzi i będzie na nich oddziaływał siłą kłamstwa, pochlebstw i uwodzenia. W ostateczności doprowadzi on do prześladowania uczniów Chrystusa. Etienne Gilson, przemawiając do biskupów francuskich w 1948 roku, mówił, że współczesny człowiek jest zdominowany przez ducha Antychrysta. Porzucając nasze przekonania i ufność w Bogu, który stał się człowiekiem i wycierpiał na krzyżu dla naszego zbawienia, sami przemieniamy się w bożyszcza, bo człowiek nie potrafi żyć zbyt długo bez jakiegoś absolutu i jakiejś duchowości. Duch Antychrysta jest groźny, bo dziś w niczym nie przypomina apokaliptycznej bestii. Friedrich Nietzsche mówił, że kto chce być wielkim stwórcą dobra i zła, musi najpierw zniszczyć dotychczasową hierarchię wartości. Pomiędzy nami krąży ogromna ilość teorii. Mają one na celu przede wszystkim rozmontować świat, który znamy. możemy jako pokolenie dotrzeć do końcowego stadium apokalipsy w przekonaniu, że to coś normalnego. W takim świecie urodziliśmy się i wzrastaliśmy. Być może nie jest on doskonały, ale to nasz świat. Staliśmy się pokoleniem zadufanym w sobie, niedostrzegającym znaków ostrzegawczych Boga. I ani się spostrzeżemy, gdy przejmie nad nami kontrolę duch Antychrysta. Ludzka zdolność posługiwania się inteligencją, zwłaszcza jej funkcjami analitycznymi i kontemplacyjnymi, została zepsuta przez złą edukację, stałą indoktrynację mediów, zbiorowy zanik znaczenia i rangi osoby ludzkiej. Nowy porządek świata jest powszechnie oceniany jako krok naprzód ludzkości. W wielu przypadkach tylko Kościół katolicki staje mu na przeszkodzie. I to nie cały, bo po części uległ już światowemu urokowi uwodzącego truciciela. Papież Jan Paweł II wielokrotnie przestrzegał przed nowymi, odradzającymi się dyktaturami jedynego słusznego myślenia, politycznej poprawności. Brutalne totalitaryzmy, takie jak nazizm i komunizm, upadły. W systemach politycznych dawniej ogarniętych tyranią wzrasta demokracja. Łatwo stąd wyciągnąć wniosek. Ludzkość przejrzała na oczy. Wszyscy podążamy w stronę nowej i chwalebnej przyszłości. Tymczasem zachodnie demokracje liberalne, oparte na dobrobycie, mogą niebawem znaleźć się w sytuacji o wiele trudniejszej niż kraje, w których ludzie z bliska zobaczyli i przecierpieli wściekłość bestii. Wielu doznało potwornych cierpień. Całe narody były poddawane męce, kościoły były dewastowane, kapłani zabijani. Ludzie do dziś wleką za sobą ukrzyżowane biografie. Lecz przynajmniej w tamtych krajach bestia pokazała swą prawdziwą twarz. Wiadomo, jak wygląda. Dziś bestia pożera ludzką niewinność w różnych warstwach społecznych. Ogromną ilość niewinnych istot rozwijających się w łonach matek. Morderstwa na nich dokonywane są w majestacie prawa i opłacane przez państwo. Coraz popularniejsza staje się eutanazja, co do niedawna wydawało się nie do przyjęcia i nie do pomyślenia, dziś zaczyna być normą. Wewnątrz Kościoła i poza nim myśl ludzka jest zadymiona, sumienia odrętwiałe. Dokonuje się postępujące znieczulenie sumień w oparach teologicznej mgły przykrywającej prawdę i posługującej się wieloznacznymi pojęciami. Zaczyna się od wielokroć powtarzanych moralnych wątpliwości, a kończy się na powszechnym przekonaniu, że prawda jest nieosiągalna. Z fragmentu drugiego listu do Tesaloniczan. Wówczas ukaże się niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci, samym objawieniem swego przyjścia. Z drugiego listu do Tesaloniczan. Wówczas ukaże się niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci, samym objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się Jego towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy idą na zagładę, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Fragment drugiego listu do Tymoteusza. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Fundamentem królestwa szatana jest wiotkość chrześcijan, mówił święty Pius X. Ogon diabła, dopowiadał Paweł VI, widać w dziele rozbijania świata katolickiego. Apostazja i utrata wiary rozlewają się po całym świecie, aż po najwyższe warstwy Kościoła. Szczególnie poruszającą diagnozę naszych czasów wyraził kardynał Karol Wojtyła podczas odwiedzin w Stanach Zjednoczonych w 1976 roku. Mówił: stoimy dziś w obliczu największego starcia, jakie ludzkość kiedykolwiek przeżyła. Nie sądzę, by zdawały sobie z tego w pełni sprawę szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego czy też środowiska chrześcijańskie. Stajemy w obliczu ostatecznego starcia między Kościołem i antykościołem, Ewangelią i antyewangelią. To starcie zostało uwzględnione w planach Bożej Opatrzności. Jest to próba, przez którą będzie musiał przejść cały Kościół. O możliwości dojścia do ostatecznej batalii za naszych dni mówił również kardynał Józef Ratzinger. Zauważył on, że pierwotny przeciwnik Boga Ojca, czyli bestia, nie ma imienia, tylko numer. Potworność obozów koncentracyjnych polegała na lekceważeniu twarzy i dziejów. Zamieniając człowieka w numer, sprowadzając go do trybiku w potężnej machinie. Człowiek był tylko funkcją. Dziś nie powinniśmy zapominać, że tamci zapowiadali wygląd świata, który przyjmie podobny sposób funkcjonowania jak obóz koncentracyjny, o ile zaakceptujemy powszechne prawo machiny. W zgodzie z tą logiką człowiek winien być przetwarzany przez komputer, a to jest możliwe jedynie wówczas, gdy zostanie zastąpiony numerem. Bestia jest liczbą i zamienia w liczby. Bóg natomiast posiada imię i wzywa po imieniu. Jest osobą poszukującą innej osoby. Przyszły papież Benedykt XVI nie odniósł się do potworności obozowej, ale do samej jej istoty. Obozy zapowiadały to, czym świat się stanie, jeśli zostanie przyjęte powszechne prawo machiny. Ukochane przez Boga byty, mające wieczne przeznaczenie, zostaną sprowadzone do poziomu przedmiotów, które można użyć bądź wyrzucić zależnie od kaprysu rządzących i innych sił społecznych z nimi związanych. Ci zaś nie muszą przed nikim się tłumaczyć, dopóki mają poparcie. Przyczyną narastającego wpływu bestii i obniżania się oporu względem niej jest utrata widzenia Boga jako Ojca, utrata ojcostwa duchowego w naszych czasach. Uwiąd ojcostwa i macierzyństwa związany jest z zanikiem bycia synami i córkami. Tymczasem pierwszym i ostatnim słowem Apokalipsy świętego Jana jest zwycięstwo Chrystusa. Nie jesteśmy sami, nie jesteśmy też skazani na samowolę mrocznych sił i wpływu ciemnych potęg ich ziemskich przedstawicielstw. Jezus Chrystus jest Panem historii. Musimy tylko przylgnąć do Niego, przechodząc przez mroczny czas jak dzieci trzymające się kurczowo dłoni tatusia. Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, mówił Jezus. Twórczość księdza Dolindo zbyt wiele przecierpiała, by miała nie rozjaśnić swym wspaniałym światłem i ciepłem dusz wielu osób, które świadomie lub nie na to czekają. Księga Apokalipsy czekała przez 30 lat na publikację po włosku. Nadal czeka na wydanie po polsku. Niniejsza książka jest jak aperitif. Zaostrzy apetyt. W głębi serc nawet tych najbardziej krytycznych i niezadowolonych tli się żarliwe pragnienie Boga i świętości. Tęsknota za ukojeniem, jakiego można doznać u źródeł Bożego Słowa. Pewnego dnia ksiądz Dolindo wyjdzie z cienia ze skromnej pustelni, której zgodził się spędzić tyle lat za sprawą niektórych instytucji Kościoła, i pełnym głosem obwieści nam Bożą miłość. I wtedy okaże się, że słuchać go będzie taka rzesza ludzi, o jakiej nawet nie śmieliśmy zamarzyć. Przeżyją oni jedyną w swoim rodzaju reformę własnego życia, a w konsekwencji upragnioną reformę Kościoła. Styl życia i rozmawiania z Bogiem ksiądz Dolindo, a zwłaszcza jego sposób reagowania na upokorzenia i krzyż oraz bezgraniczne zaufanie do Jezusa w Kościele, oto gwarancja jego kompetencji i jakości kapłaństwa. Większość swoich biblijnych komentarzy opublikował pod pseudonimem Dain Kochenel, co miało znaczyć Dolindo, nic plus kapłan. Siebie samego przysłaniał, by tym mocniej wybrzmiał Chrystus. Książki, takie jak ta, powstają, by czytelnik po ich przeczytaniu zapragnął zanurzyć usta w najczystszym źródle – Słowie żywego Boga, które tak intensywnie pokochał pewien ubogi ksiądz z Neapolu. Ksiądz Robert Skrzypczak. Apokalipsa tu i teraz. Dzisiaj, 15 kwietnia 1944 roku, kontynuuje podczas 536 alarmu i 171 bombardowania miasta, notował ksiądz Dolindo Ruotolo. Strzelają od około 45 minut. Od 4:40, a teraz jest 5:30. Także w tych strasznych niebezpieczeństwach i utrapieniach ufam Ci, miłosierdzie mojego Boga. Wzmianki o atakach lotniczych na Neapol pojawiają się w książce księdza Dolindo jeszcze kilka razy. Stolica Kampanii do jesieni 1943 roku była celem bombowców RAF i lotnictwa Stanów Zjednoczonych. Z kolei po wypędzeniu Niemców i wkroczeniu aliantów dzielnice mieszkalne stały się obiektem nalotów Luftwaffe. Neapol ucierpiał bardziej niż którekolwiek inne włoskie miasto. Zniszczony został co 10. lub co 20. budynek, w tym XIV-wieczna bazylika Świętej Klary, trafiona aliancką bombą, choć nie miała żadnego znaczenia strategicznego. Kościół ten stoi tuż obok kamienicy przy Via Santa Chiara 24, gdzie mały Dolindo spędził dzieciństwo. 40 000 Neapolitańczyków uciekło, a dla pozostałych codziennością stało się wycie syren oznaczające, że trzeba natychmiast się kryć, niezależnie od pory dnia, kiedy swoje działanie prowadzili Amerykanie, lub nocy, kiedy operowali Brytyjczycy. Wielu szukało schronienia w ogromnych grotach ciągnących się całymi kilometrami pod centralną częścią miasta. Do dziś na ścianach podziemnych pomieszczeń można zobaczyć wydrapane ostrymi narzędziami napisy: My jeszcze żywi, czy Ave Maria. Liczba zabitych w nalotach w najbardziej tragicznym 1943 roku wyniosła 6100 osób. Kolejne ofiary i zniszczenia spowodowane były przez późniejsze walki w powstaniu, które wybuchło we wrześniu 1943 roku, wybuch w porcie oraz, jakby tego było mało, erupcję Wezuwiusza z marca 1944 roku. Dla księdza Dolindo wojenna rzeczywistość oznaczała życie dosłownie pod bombami. W takich warunkach w latach 1943–1944 napisał komentarz do Apokalipsy Świętego Jana. Czy to wojenne przeżycia skłaniały go do zainteresowania się księgą zapowiadającą koniec świata? Niezupełnie. Podobne prace tłumaczące i odnoszące treść kolejnych ksiąg Biblii do współczesności oraz do życia duchowego pisał od lat. Skomentował całe Pismo Święte, tworząc w ten sposób pokaźną biblioteczkę, samo dzieło, o którym tu mowa, liczy ponad 550 stron. Tragiczne wydarzenia dziejące się na oczach kapłana z Neapolu wywarły jednak niewątpliwy wpływ na jego pracę. Mimo to autorowi udało się uniknąć dwóch błędów, o jakie łatwo, gdy analizuje się treść objawienia świętego Jana. Pierwszym błędem mogłoby być zbyt dosłowne i jednoznaczne, można powiedzieć, literalne tłumaczenie słów Pisma. Proroctwo dotyczące zarazy można przyrównać do epidemii koronawirusa, zapowiedź upadku Babilonu do ataku na World Trade Center, a słowa o bitwie na polach Armagedonu do przyszłej wojny USA z Chinami i uznać, że to jedyna możliwa interpretacja. Taki przekaz nie byłby jednak uniwersalny. Dotyczyłby tylko tych, którym przyszło żyć w czasach tej czy innej katastrofy. Tymczasem Słowo Boże jest kierowane do wszystkich. Nawet jeśli jakieś proroctwa dotyczą konkretnych królów i wojen, jak to w przypadku Księgi Daniela. Drugim błędem byłoby zabrnięcie w abstrakcję, odnoszenie Apokalipsy do wszystkiego i niczego. Efektem tego podejścia byłaby ślepota na to, że proroctwa realizują się w historii ludzkości i że poprzez wydarzenia zapowiedziane w profetyczny sposób Bóg mówi do nas coś, co przekłada się na nasze życie. Na fakty historyczne nie patrzylibyśmy wówczas w kontekście Biblii, więc nie widzielibyśmy w nich sensu, przynajmniej tego nadprzyrodzonego. Ksiądz Dolindo w swoim komentarzu do Apokalipsy nie ucieka od rzeczywistości. Jego interpretacja była niekiedy zaskakująco dosłowna. Jednocześnie autor nie zapomina, że słowa objawione świętemu Janowi można rozumieć na różne sposoby. Tłumaczy treść księgi, przyrównując ją do tego, co dzieje się dookoła. Wiele miejsca poświęca wojnie prowadzonej z powietrza. Można przypuszczać, że to efekt doświadczenia wielokrotnych nalotów. Oprócz tego jednak każdy fragment odnosi do życia duchowego. Interpretacja wizji najmłodszego z apostołów, spisana przez księdza z Kampanii, nie jest wyłącznie opowieścią o wojnie. Dzięki temu unika on jeszcze jednego, absolutnie powszechnego błędu, jakim jest patrzenie na Apokalipsę jak na groźbę ze strony Boga i zapowiedź nieszczęść. Neapolitański kapłan już na początku swoich rozważań zwraca uwagę, że słowo kierowane do kościołów Azji, a w ten sposób także do całego Kościoła, nie przychodzi za pośrednictwem np. świętego Piotra, ale świętego Jana, który jest apostołem miłości. Jan, przypomina ksiądz Dolindo, był z mistrzem wszędzie, także w czasie przemienienia na górze Tabor oraz podczas ostatniej wieczerzy. Ta bliskość miłości odcisnęła na nim tak głęboki ślad, że nie potrafi on mówić o sobie samym inaczej niż ten, który w czasie wieczerzy spoczywał na jego piersi, pisze ksiądz Dolindo. Jak dodaje święty Jan, czuł w tym momencie bicie serca Jezusa. Takiego doświadczenia prawdopodobnie nie mieli nawet inni uczniowie. Przeżyła je za to w mistyczny sposób apostołka Bożego Miłosierdzia, święta Faustyna Kowalska. Jezus podniósł mnie z ziemi i posadził obok siebie i pozwolił mi położyć głowę na piersiach swoich, abym mogła zrozumieć i lepiej wyczuć pragnienie Jego najsłodszego serca, zanotowała w swoim dzienniczku. O czym rzecz jasna w 1943 roku ksiądz Dolindo nie mógł wiedzieć. Jest to zatem doświadczenie osób będących w niezwykłej bliskości z Chrystusem. Jak pisze ksiądz Dolindo, Jan widział go martwego, widział, jak z jego serca otwartego włócznią wytryskała boska krew i woda. to wywarło na nim szczególne wrażenie. Widział także Jezusa po zmartwychwstaniu i wpatrywał się w Niego z taką uwagą, że bez wątpliwości rozpoznał Go, kiedy inni uczniowie nie umieli Go jeszcze poznać na brzegu jeziora w porannej mgle. To jest Pan, ogłosił niepewnym towarzyszom. Zrobił to z takim przekonaniem i miłością, że Piotr, aby dotrzeć do Niego jak najszybciej, przywdział na siebie wierzchnią szatę i rzucił się w pław do jeziora. I właśnie temu apostołowi Bóg wyznaczył zadanie spisania wizji, które miały pocieszyć chrześcijan doświadczających prześladowań i katastrof. Apokalipsa jest zatem opowieścią o miłości Chrystusa do mistycznej oblubienicy Kościoła. O tym pisze w swoim komentarzu ksiądz Dolindo Ruotolo. Wojna na niebie i ziemi. Jednym z najdłuższych fragmentów pracy księdza Dolindo na temat Apokalipsy świętego Jana jest komentarz do jej 12 rozdziału. Autor kilka razy opisuje batalię i klęskę smoka. Niejednokrotnie mówi o strąceniu go na ziemię i walce z potomstwem niewiasty. Parokrotnie przedstawia też postać świętego Michała Archanioła. Można odnieść wrażenie, że komentowana historia jest dla księdza Dolindo wyjątkowo ważna. Być może zaważyła na tym szczególna miłość kapłana z Neapolu do Matki Boskiej. Może też ksiądz Dolindo uznał, że fragment ten jest niezwykle istotny dla zrozumienia dziejów Kościoła i cierpienia, jakie spada na jego wiernych. Te dwie wizje, pisze autor, o obrazie kobiety i smoka, są cudowną syntezą godną pióra Ducha Świętego. Upadek szatana zaczął się od aktu niezwykłej pychy, tłumaczy autor. Widział on swoje anielskie piękno i chciał wystarczyć sam sobie, a nawet stworzyć własne królestwo. Chciał wznieść się na taki poziom, żeby być podobnym do Najwyższego. Nie mógł tego zrobić z natury, bo jest stworzeniem. Ksiądz Dolindo tłumaczy, że Lucyfer, podobnie jak inni aniołowie, miał adorować przyszłe wcielone słowo, czyli Syna Bożego, który miał się stać jednocześnie Bogiem i człowiekiem. W swojej pysze diabeł uznał za niesprawiedliwe to, że bardziej wyniesiona ma być natura niższa od jego własnej. Zazdrosny i zapatrzony w siebie spadł w otchłań. Z nienawiści do niższej natury zaatakował w raju Ewę. Podsunął jej to, co zgubiło jego samego – ambicje. Liczył na to, że jej upadek sprawi, iż sytuacja, w której Bóg staje się człowiekiem, będzie niemożliwa. Pycha nie pozwoliła mu zrozumieć, że unia hipostatyczna stanie się faktem ze względu na upadek człowieka. Diabeł zaatakował w raju kobietę, którą uznał za słabszą. Widział, jakim uczuciem darzy ją Adam. I dlatego stwierdził, że poprzez nią uderzy także w jej męża. Szatan, dzięki swojemu anielskiemu intelektowi, którego nie stracił w chwili upadku, potrafił rozumieć stworzenie lepiej niż jakikolwiek ziemski naukowiec, przypomina autor. Wprawdzie grzech odebrał diabłu umiejętność czytania Bożych znaków, ale wiedział on, że jego stworzenia żyją w harmonii i jedności. W Adamie i Ewie dostrzegł coś większego niż dwa zwykłe stworzenia. Widział w nich odbicie wielkich znaków i ogromnych objawień Bożej chwały. W upadłym Adamie zauważył dalekie odniesienie do tego samego Boga człowieka, którego sam odrzucił w chwili próby, a w Ewie figurę tego stworzenia, które miało go pokonać. Przeczuwał, że ta kobieta symbolizuje niewiastę znacznie większą i jest figurą ludu. Nie był wprawdzie w stanie pojąć, kim była, ale myśląc o słowie wcielonym, nie mógł nie myśleć o kobiecie najczystszej. Może widział w niej też Kościół, zachwycającą niewiastę, która miała powstać z serca wcielonego słowa, jak Ewa z żebra śpiącego Adama, i utworzyć, rodząc sprawiedliwych, mistyczne ciało. Kusząc ją, szatan liczył na to, że Kościół nie będzie już oblubienicą bez skazy. Widząc Ewę jedzącą zakazany owoc i dającą go mężczyźnie, myślał, że osiągnął cel. Boży wyrok doprowadził go do wściekłości. Poczuł, że przegrał z kobietą niepokalaną, która miała zastąpić Ewę jako prawdziwa matka wszystkich żyjących w łasce oraz jako oblubienica wcielonego słowa i która miała zostać matką jego mistycznego ciała. Od tego czasu wywoływało u niego furię każde stworzenie, które przypominało mu niewiastę, która go pokonała. Szukał więc, tłumaczy autor, możliwości skażenia rodu, z którego miał się narodzić Chrystus. Być może dlatego wiele biblijnych postaci to osoby, które, choć nie przestają z tego powodu być figurami tego, który ma nadejść, są winne najcięższych grzechów. Rzut oka na przytoczony przez świętego Mateusza rodowód Jezusa potwierdza słowa księdza Ruotolo. Juda był cudzołożnikiem, Rahab prostytutką, Batszeba zdradziła męża, a jej kochanek król Dawid go zabił. Roboam usiłował być tyranem, ale okazał się na to za głupi i doprowadził do rozpadu kraju. Nie oznaczało to jednak, że szatan osiągnął cel. Wobec niepokalanej był bezradny, pisze ksiądz Dolindo. Cały straszliwy gniew szatana skierował się przeciw Maryi, czystemu stworzeniu, które miało urodzić wcielone słowo, być pierwszą, najczystszą częścią jego mistycznego ciała, a nawet sumą i syntezą całego mistycznego ciała. Jako że nie mógł nic zrobić Maryi, jego gniew obrócił się przeciw Kościołowi. Wierzył, że może sprawić, by dzieło Odkupiciela poszło na marne, a wielkość Niepokalanej stała się bezużyteczna. To jednak właśnie Maryja stała się matką Kościoła. Na Kalwarii po swojej śmierci Jezus Chrystus był sam, opuszczony przez wszystkich. Kościół, który się zrodził z przebitego serca jak nowa Ewa, z nowego Adama, cały był w Maryi. Święty Jan i pobożne kobiety były na Golgocie z całkowicie ludzkiego współczucia. Zbierały drogocenną krew Króla Miłości. Ale nie były jeszcze ożywione. Ich wiara była już martwa. Przeżyła w nich jedynie czuła przyjaźń. Maryja natomiast zbierała w swojej nieskalanej duszy zbawienie. Nie była w tym uroczystym momencie matką ukrzyżowanego. Była kobietą, w najwyższym tego słowa znaczeniu, wyjętą z serca nowego Adama. Była Kościołem w całym blasku jego piękna i jego ponadnaturalnym macierzyństwie. Równocześnie była matką Kościoła, który w niej i przez nią się rodził. Kościół nie mógł być niedoskonały, a byłby taki, gdyby oparł się na apostołach, którzy uciekli, albo na obecnym, ale wystraszonym świętym Janie, tłumaczy autor. Maryja była Kościołem i wielką, ciężarną matką noszącą lud Boży, który miała urodzić. Maryja była Kościołem i po raz drugi była pełna swojego Syna, którego miała urodzić w duszach. W niej było całe piękno Kościoła. W niej całe bogactwo odkupienia. W niej oślepiające piękno, które Kościół powinien mieć w czasie swojego pierwszego triumfu na ziemi i ostatniego w niebie, kiedy będzie nowym Jeruzalem Boga. Na Kalwarii Maryja była obleczona w słońce. Z powodu blasku krwi Chrystusa miała księżyc pod stopami, bo panowała nad czasem, którego upływ wyznaczały Żydom fazy księżyca. Jako królowa apostołów nosiła koronę z gwiazd 12. ta, która bez bólu urodziła dzieciątko w Betlejem, znosiła teraz niemożliwy do opowiedzenia smutek, rodząc go jako ofiarę na Kalwarii i rodząc lud nowego przymierza, dodaje ksiądz Dolindo. Także szatan na Kalwarii był tym, kto nie mogąc zaatakować Maryi, szykował się na pożarcie jej dziecięcia, ludu Bożego. To niepobożność chrześcijańska dopasowała wizję świętego Jana do Maryi, ale Kościół dzięki swojej nadnaturalnej intuicji widział w tej wizji Maryję jako matkę, wzór i przykład wielkiego dzieła, aby uczcić Ojca i ratować duszę. Jak święty Jan widział Matkę Boską? Widział rysującą się na niebie postać kobiety cudownej piękności, pisze ksiądz Ruotolo. Najpierw dostrzegł delikatne światło, które pozłacało wszystko dookoła. Później poświatę, która przyćmiła wszystko, a następnie w poświacie kobietę o przecudnej urodzie. Słodką twarz o nieskończonym wdzięku, spojrzenie porywające duszę, uśmiech o dobroci nieporównanej z niczym. Postać miała w sobie czułość matki. Była młoda, ale cechowały ją królewska wielkość i majestat. Była ubrana w połyskującą biel, tak żywą, że zdawała się obleczona w słońce. Wspierała się na księżycu, panując nad nim. Na jaśniejącej głowie nosiła koronę z 12 gwiazd. Gwiazdy te były jak klejnoty nad jej słodką twarzą. Błyszczały niczym słońca rozpraszające mroki w 12 odległych krainach. To pochodzące od Boga światło dawało duszy odpoczynek i radość. To była Maryja, która lśniła światłem wobec Boga, kiedy przyjęła do swojego niepokalanego serca Kościół. To był Kościół, który miał rozbłysnąć po triumfie Boga na ziemi i triumfie Królestwa Chrystusa. Maryja wydawała się niemal utożsamiona z Kościołem, a Kościół z Maryją, bo ona przyjęła go do siebie, jak tego chciał i jak uczynił na Kalwarii Chrystus. Na Kalwarii Maryja została ustanowiona przez Jezusa Matką Kościoła, nowego ludu Bożego. To właśnie w tym momencie, jak zaznacza autor, Matka Boża cierpiała bóle, o których pisze święty Jan. Dla Maryi poród Jezusa nie był źródłem bólu, a nawet dokonał się w ekstazie niewypowiedzianego szczęścia. Zrodzenie mistycznego ciała pańskiego kosztowało ją jednak nieopisane męki Kalwarii, gdyż była współodkupicielką rodzaju ludzkiego. W czasach ostatecznych ma ona dać swojemu królowi największych świętych i przygotować lud wybrany do ostatecznego triumfu. Przez to jej bóle będą rosły, aż staną się pasją czasów Antychrysta. W pewnym momencie na niebie pojawiła się druga postać. Wśród promieni jasnego światła wypełniającego niebo zdawał się zapłonąć wielki ogień. Zbliżał się pokryty wielkim śluzem wściekły czerwony smok, czyli ogromny wąż mający krótkie skrzydła i nogi. Był przerażający. Miał 7 głów noszących korony, 10 rogów, a jego ogon zmiatał 3. część gwiazd z nieba i stanął przed niewiastą, która miała porodzić, żeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. Święty Jan, zaznacza ksiądz Dolindo, posługuje się symbolem smoka, żeby pokazać demoniczną wściekłość, choć w rzeczywistości wizja była znacznie groźniejsza. Szatan był jak płonący ogień w swoich bólach i niezaspokojonej żądzy wyrządzania szkód, mszczenia się, atakowania i niszczenia wszystkiego. Zbliżał się ogarnięty płomieniami, pełzał w swojej złośliwości, niszczył potęgą swojego ducha. Smok, zgodnie z popularnym wyobrażeniem, jest wcieleniem zła. 7 głów apokaliptycznego potwora ma oznaczać siedmiu królów walczących w ostatecznej bitwie z Kościołem, a 10 rogów symbolizuje niszczącą siłę, jakiej użyją. Pas zniszczeń, jakie pozostawia po sobie smok, ciągnie się za nim jak gigantyczny ogon. Upadek wybranych dusz jest jak strącenie gwiazd z nieba. Ksiądz Dolindo zauważa, że trudno byłoby przedstawić taką wizję graficznie. Gdy próbowano namalować diabła dokładnie według opisu, wychodziła karykatura. Święty Jan, pisząc o smoku, ma na myśli złego ducha, węża z Edenu, przeciwnika dobra, Kościoła i Boga. Jan widział intelekt, który wcześniej błyszczał tak bardzo, że nazywano go Lucyferem. Widział go jako żar, który rozpalając się przechodzi z bieli w czerwień. Lśnił ciągle swoimi naturalnymi przymiotami. Nie zgasł całkowicie, ale był czerwony, pozbawiony jakiegokolwiek blasku odwiecznego światła. I jak płomień szamotał się, by pożerać, wywoływać zamęt, rujnować. Straszliwe były oczy tego ducha, w których nie lśnił łagodny blask prawdy i spokojny błękit wiecznego pokoju. Połyskiwały one płomieniem kłamstwa i nienawiści. Były jak dwa węgle, odzwierciedlały nieszczęście tego stworzenia. Smok nadal miał potężną wolę, była ona jednak skierowana wyłącznie na szkodzenie innym. Diabeł dążył donikąd, bo nie miał przed sobą szczęścia, jakie można osiągnąć, kontemplując Boga. Jego paszcza nie była jedynie pyskiem bestii. To byłoby za mało. Ona była jak otchłań zatracenia, jak skalisty wąwóz, w którym wyje huragan, jak przepaść między falami wzburzonego oceanu, połykająca okręty, jak krater wulkanu. Rogi, które w Biblii oznaczają władzę, symbolizowały siły szatana działające na świecie. Była to sztuka służąca materii i zagubiona wśród nieczystych celów. Były to nauki skażone błędem i będące przyczyną apostazji. To były cudowne niemalże środki komunikacji, które przenosiły z jednego umysłu do innego sugestie popełnienia zła. Była to organizacja pracy przywiązująca ludzi do materii, wywołująca gorączkę produkcji i wymiany. To były wojskowe potęgi stające się monstrualnymi organizacjami niewolników służących 7 koronowanym głowom, a przez to szatańskiej mocy, która przygotowała przerażające rzezie ostatnich wojen. To były także tajne sekty, heretyckie i przestępcze, ustanowione jak najwyższa władza wśród władz narodowych. To domy zatracenia, w których duch ludzki ginie w otchłani cielesności. To kręgi fałszywej duchowości, w których dusza kontaktuje się z piekłem, uznając je za mistrza transcendentnych prawd. Było to szaleństwo fałszywych religii, będących fanatycznym zabobonem i szaleństwo fałszywej filozofii. 10 rodzajów sił, które panują nad duszą, wtrącając ją we władzę szatana i przygotowując ostateczną światową apostazję, która ma pochłonąć albo starać się pochłonąć lud Boży. Syna kobiety obleczonej w słońce, syna Najświętszej Maryi, syna Kościoła. Szatan został pokonany przez Michała i jego aniołów, ale odłączenie od nieskończonej miłości, która chciała dla niego wiecznego szczęścia, sprawiło mu pewien rodzaj satysfakcji. Był jak pobity król usunięty ze swojej ziemi, który, choć upokorzony, tworzy ruch oporu, mając nadzieję na rewanż. Według księdza Dolindo strącenie upadłych aniołów sprawiło, że w niebie i wśród chórów anielskich kogoś zabrakło. Bóg pozostawił wolność zbuntowanym w swojej głupocie stworzeniom, robiącym co im się podoba. Nie chciał jednak, żeby miejsce w niebie pozostało puste, więc stworzył człowieka, który miał je zapełnić. Stworzenie człowieka z całą jego historią było drugą częścią dramatu aniołów. Triumfująca miłość uwielbia pokazywać się jako niemal pokonana, aby ujawnić swoją moc. Niczym Samson, który dał się związać silnymi linami albo zamknąć za ciężką bramą z brązu, aby potem rozerwać pęta i wyłamać bramę. Diabeł zaczął wojnę od ataku na Ewę, kobietę niewinną i świętą. Zwyciężył ją i oszpecił. Zerwał z niej lśniący płaszcz łaski i uczynił ją stworzeniem odartym ze wszystkiego, które musi się zasłaniać z powodu wstydu będącego najbardziej podstępną trucizną zatracenia. Przez ile wieków nagie ciało fascynowało mężczyzn i odnawiało w nich pułapkę grzechu pierworodnego, koncentrując ich na ciele, Pan pozwalał na to w swojej miłości, ale właśnie w tym momencie zapowiedział kobietę obleczoną w słońce i syna, który się z niej narodzi. Najświętszą, niepokalaną Maryję i Jezusa Chrystusa, wcielone Słowo. Zapowiedział Kościół i święty lud, który ma się z niego narodzić. W ciągu kolejnych wieków trwała walka między szatanem a potomstwem niewiasty. Demon atakował, ale jego zasadzki nie mogły zatrzymać historii zbawienia, tak jak nocne mgły nie mogą powstrzymać wschodu słońca. Nie potrafił skalać poczęcia Syna Bożego, jak zrobił to w przypadku dziecka Dawida i Batrzeby, bo Chrystus był poczęty z Ducha Świętego. Nie powiodła się próba pożarcia dziecięcia, jaką była zbrodnia Heroda. Nawet na Kalwarii szatan poniósł klęskę. Był pokonany, związany, widział całą swoją niemoc wobec tego, kto był obrazem Boga. Znowu przegrał z potomstwem niewiasty. Z jaką wściekłością szatan rzucił się przeciw temu ludowi i przeciw kobiecie, która go zrodziła, anielska walka trwała. Szatan, choć pokonany, był jak pyszałkowaci najemnicy, którzy nie poddają się pomimo klęski. Nie mógł walczyć z Maryją, bo ta zmiażdżyła mu głowę. Podjął więc walkę z Kościołem. Nastąpiła wojna na niebie, pisze święty Jan. Zdaniem księdza Dolindo nie chodzi o pierwsze strącenie zbuntowanych aniołów z nieba, jak uważa wielu komentatorów pisma. To raczej walka, która toczyła się już w czasie, gdy oglądał ją autor Apokalipsy, a jednocześnie zapowiedź ostatecznego starcia Antychrysta z Kościołem. Diabeł atakował rodzący się Kościół poprzez prześladowania, ale i za pomocą herezji. Dym błędów, negowania w odkupicielu prawdziwej ludzkiej natury albo najprawdziwszej boskości, albo jedności osoby boskiej i dwoistości jego natury pochodzi z piekła i jest ostatnim wysiłkiem szatana, powtórzeniem niegodziwego buntu. Herezje te są odnawiane na różne sposoby, w każdej epoce, zwłaszcza w ostatnich czasach w formie racjonalizmu, krytycyzmu i scjentycyzmu. Kiedy diabeł zobaczy Kościół triumfujący nad wszystkimi pokusami, rzuci się do ostatecznej walki. Nastąpi zatem wielka finalna walka i to o niej mówi święty Jan. Szatan i jego aniołowie, którzy być może mają jeszcze możliwości błądzenia po materialnych niebiosach, teraz będą zepchnięci na tę mizerną ziemię. Wiedząc, że mają mało czasu, zanim trafią do piekielnej otchłani, wzbudzą przerażające prześladowania będące dziełem Antychrysta. Nie jest to przypuszczenie, ale coś, co wypływa logicznie z Pisma Świętego i pomaga nam zrozumieć przejście Kościoła z okresu odnowy życia i spokojnego rozwoju do okresu gorzkich prześladowań. W 7. wersecie, w którym mowa o wojnie na niebie, święty Jan tłumaczy powody, dla których ta wojna wybucha. Szatan będzie szukał rewanżu za poniesione porażki. Będzie znów walczył przeciw Michałowi i jego aniołom. Zostanie całkowicie i ostatecznie strącony na ziemię razem ze swoimi nędznymi naśladowcami. Nie będzie już mógł pojawiać się przed Bogiem. Straci też tę wolność, jaka pozostała mu po pierwszej porażce. Nie będzie mógł oskarżać dusz, czyli dyskredytować ich przed tronem Boga, jak to zrobił w przypadku świętego Hioba i innych niezliczonych świętych. To zapowie jego ostateczne potępienie. Na ziemi z ogromnym gniewem zaatakuje Kościół. Więcej w książce Jakuba Jałowiczora, Apokalipsa księdza Dolindo. Czasy ostateczne oczami wielkiego mistyka z Neapolu. Wydawnictwo Esprit.